Witajcie. Nasi subskrybenci bez cienia wątpliwości kochają zwierzęta. Gdyby wasz wierny pies tonął w wodzie, co byście zrobili? Prawdopodobnie rzucilibyście się do wody, aby ratować jego życie. A co, jeśli tym tonącym zwierzęciem byłby niedźwiedź? W USA, na Florydzie, właśnie taki wielki niedźwiedź wszedł na dziedziniec przed jednym z budynków mieszkalnych. Właściciel domu bardzo się przestraszył i wezwał policję, aby funkcjonariusze pomogli mu wyprowadzić nieproszonego gościa. Niedźwiedź wcale się nie spieszył z wyjściem i postanowił zajrzeć we wszystkie zakamarki posesji. Przypadki ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka bez żadnego powodu są bardzo rzadkie. Zawsze to jakieś pocieszenie, choć i tak każdy byłby przerażony widokiem ogromnego drapieżnika, który waży blisko 200 kg i potrafi biec z prędkością nawet 60 km na godzinę. Policjanci strzelili do zwierzęcia ze specjalnej amunicji zawierającej środek usypiający. Zgodnie z planem, niedźwiedź powinien po prostu zasnąć, a wtedy przewieziono by go do rezerwatu. Drapieżnik wystraszył się jednak strzału i zaczął uciekać przed siebie. Środek usypiający powoli zaczął działać. Niedźwiedź po drodze wskoczył do oceanu. Wypłynął na powierzchnię, co nie sprawiło mu problemu, bo zwierzęta te są świetnymi pływakami. Tyle, że ten niedźwiedź w końcu zasnął w wodzie. Pewien biolog z komisji zajmującej się dzikimi zwierzętami, Adam Warwick, natychmiast przyszedł bezwładnemu zwierzęciu z pomocą. Mężczyzna zobaczył, że niedźwiedź tonie i niewiele myśląc rzucił się wprost do oceanu, aby go ratować. Świadkowie mogli tylko patrzeć na to, co się dzieje z otwartymi ustami. Adam twierdzi, że gdy zobaczył niedźwiedzia w tarapatach, adrenalina uderzyła mu do głowy. Nie zastanawiał się nad tym, że ogromne zwierzę może mu wyrządzić krzywdę, a nawet zabić. Gdy mężczyzna dotarł do niedźwiedzia, ten nie mógł już samodzielnie poruszać łapami. Adam musiał kijami podtrzymywać głowę zwierzęcia nad powierzchnią wody i w ten sposób dopłynąć do brzegu. Nie było to łatwe, ale Adam nie zatrzymał się nawet na chwilę. Sam wyciągnął na ląd niedźwiedzia ważącego 180 kg. Dopiero wtedy do pomocy dołączyli się inni. Ratownicy pod kierownictwem Adama zabrali śpiącego niedźwiedzia do rezerwatu narodowego, skąd zwierzę po przebudzeniu uciekło. Być może wkrótce drapieżnik znów wybierze się na wycieczkę. Póki co przebywa na znanych sobie terenach leśnych. Ta historia zakończyła się szczęśliwie. Niestety człowiek jest jednak tak bezmyślny w sprawach dotyczących środowiska, że w przyszłości istnieje ryzyko zniknięcia wszystkich zwierząt z naszej planety. Cała działalność człowieka związana z wydobyciem, wylesianiem, zanieczyszczeniem środowiska i tym podobnymi wiąże się z rozszerzaniem jego terytoriów, wpływa negatywnie na zwierzęta. Człowiek aktywnie wypiera bowiem zwierzęta z ich naturalnych siedlisk, a to kończy się dla nich nieuchronną śmiercią. W rezultacie zmniejsza się liczba zwierząt, a jeśli znikną one całkowicie, nie da się tego odwrócić. Dziś opowiedzieliśmy wam historię o tym, jak troskliwy i odważny człowiek uratował zwierzę. To pokazuje, że każdy z nas ma wybór. Czy pomagać, czy być obojętnym na to, co dzieje się wokół nas. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce.